Witam serdecznie, ze mną mój imiennik Łukasz Kutwa, witam. Witam serdecznie. Olimp Team. Łukasz, dzisiaj 1-1. W jakich kategoriach rozpatrujesz ten wynik? Porażki, zawodu, jednak może zadowolenia, czy sprawiedliwego wyniku? Zdecydowanie ja, jak i moi koledzy z drużyny, ten wynik dla nas jest tak jak porażka, bo liczyliśmy na zwycięstwo, jednak przeciwnik okazał się bardzo mocny, co pokazuje czołowa czwórka, że tutaj wszyscy mają szansę na mistrzostwo. Coś pięknego, 16 punktów ma 3 zespoły, 15 wy macie na czwartej pozycji. Wszystkie otwarte karty tak naprawdę tu jeszcze zagrają. Chyba to dobrze świadczy o takim poziomie tej ligi, prawda? Nie spodziewałem się takiego toku wydarzeń w tej lidze. Pierwszy raz gram w Old Boyach, pomimo że jestem młody wiekiem, ale poziom jest naprawdę wysoki, patrząc jacy tutaj zawodnicy grają, a wcześniej grali w jakich klubach. Co powiesz o dzisiejszej dyspozycji Deretsu? Spodziewałeś się tak trudnego przetarcia w tym meczu? No, tabela pokazuje, że to pierwsze miejsce w tabeli nie jest przypadkowe, dlatego byliśmy przygotowani na ciężki mecz i boisko to pokazało. Przed sezonem każdy mówił, Olimp Team to jest murowany faworyt do wygrania ligi. Ja się z tym zgadzam, każdy się z tym zgadza, ale w tym roku wyrosły 3 kolejne drużyny. Ciężko teraz wskazać faworyta. No, szczerze mówiąc, to cieszy. Cieszy, że jest taka rywalizacja, bo wszystko do końca jest tutaj nierozstrzygnięte. Jedynie walka na boisku pokaże, kto na to zwycięstwo zasługuje. I jeszcze wracamy na sekundkę do meczu. Dość dużo dzisiaj było krzyków waszych zawodników w postaci tego, że za bardzo chcecie wejść do bramki, za bardzo holujecie piłkę, za mało dajecie strzałów albo za linią pola karnego. Coś w tym jest na rzeczy? No, stary porzekadło mówi, ten kto nie oddaje strzałów, ten nie strzela bramek, no i to się pokazał to dzisiejszy mecz. No niestety chcieliśmy wejść, stwarzaliśmy sobie zdecydowanie więcej sytuacji niż przeciwnik, ale to oni mieli tą jedną sytuację, którą potrafili skutecznie wykorzystać. No my byliśmy bezradni w tej sytuacji. Dziękuję za wywiad. Ja również dziękuję, pozdrawiam.